Czerwona furgonetka ruszyła spod krawężnika dwadzieścia metrów za mną, przyspieszyła ostro, zrównała się z winkolnym, odbiła w bok i minęła go, niemal ocierając się. O szewroleta starego policjanta. Potem znów przyspieszyła, skręciła lekko i wtedy kierowca gwałtownie obrócił kierownicą, tak że koniec masywnego zderzaka rąbnął w przedni błotnik linkolna. Kierowca furgonetki nie puszczał kierownicy, wciąż dociskał pedał gazu, zmuszając linkolna do zjazdu na pobocze. Opony zaryły się w trawie, limuzyna zwolniła i uderzyła w drzewo. Rozległ się Głuchy łoskot, zgrzyt pękającego wgniatanego metalu, donośny brzęk tłuczonych reflektorów. W powietrze wzleciał wielki obłok pary. Maleńkie listki zadygotały gwałtownie w nieruchomym porannym powietrzu. I wtedy dwaj faceci z furgonetki wyskoczyli na ulicę i otworzyli ogień. W dłoniach trzymali czarne pistolety maszynowe i zasypywali linkolna pociskami. Hałas był ogłuszający. Widziałem błyski mosiężnych łusek padających na asfalt niczym deszcz. Mężczyźni szarpnęli za drzwi Linkolna, otworzyli je. Jeden z nich pochylił się i zaczął wyciągać dzieciaka. Drugi wciąż ostrzeliwał przód wozu. Potem sięgnął do kieszeni lewą ręką i wyciągnął coś, co przypominało granat. Cisnął go do wnętrza Lincolna, zatrzasnął drzwi, chwycił za ramiona kumpla i dzieciaka, odwrócił się i pociągnął ich w dół. Wręcz Lincolna eksplodowało w nagłym błysku. Szyby popękały. Choć samym ponad dwadzieścia metrów dalej w pełni odczułem wstrząs wybuchu. Wokół usypały się odłamki szkła, migocząc tęczowo w promieniach słońca. Wtedy facet, który rzucił granat, Podniósł się z ziemi i po...